Nicole, jak się czułaś na parkiecie Tańca z Gwiazdami? Na początku był stres, ogromny stres. Ciężko mi było cokolwiek rano zjeść. Zjadłam jedynie pół banana, bo więcej po prostu nie mogłam. Później na próbach generalnych no, kilka rzeczy nam nie wyszło i się mocno pokłóciliśmy z Kamilem. Emocje jeszcze mocno. Były nerwy po prostu, dużo tłumaczenia, ja trochę tu nie dokręciłem, ja trochę zmieniłem jakiś tam pomysł, tu podniosę cię wcześniej, tu zmiana kadru, dużo stresu, no i wyskoczyły nasze charaktery, więc było spięcie, tam już próbowali nas chyba z 3 razy porozdzielać, ale to jest tak, że my się trochę tak czubimy i lubimy, więc doszliśmy do konsensusu na górze, pogadaliśmy, no i wyskoczyliśmy, więc myślę, że fajny efekt. No tak, właśnie, a ty, Kamil, jako fachowiec, jakbyś ocenił to, jak tańczyliście, bo Nicole nic nie pamięta i to jest takie standardowe po pierwszym odcinku, więc ty nadrób i opowiedz o tej technice, czy wszystko się udało. Wiesz co, jestem strasznie zadowolony i dumny, z czego jury też to dostrzegło, bo skupiłem się na techniką i na tym, żeby Nicole była przygotowana do tańca, bo pomimo tego, że no jest przeatrakcyjną, piękną kobietą, to jej ciało nie było przygotowane. Zresztą sama o tym też mówiła. Bolące stopy, mięśnie, po prostu zakwasy wszędzie, gdzie się dało, ale udało się, bo widzieliście bardzo trudne partnerowania, widzieliście super technikę, tak jak Michał zwrócił uwagę, pumping, rebound, jest do tego przygotowana, także lecimy dalej. Dałem jej w kość, szczerze mówiąc. Ten miesiąc był naprawdę dla niej ciężki, ale wiedziałem, że da radę. Jest fajterką.